biedny, zadumany. On szulem piekielny w kartach, na drodze życia zagmatwany. On tam z bękartów na bękartach, na mym malutkim biurku. 1 lipca w Stanockim Biurze Wystaw Artystycznych odbyła się pierwsza edycja Sobótek Teatralnych. W zamierzeniu organizatorów było to kameralne spotkanie nierepertuarowych grup artystycznych tworzonych przez osoby dorosłe. Publiczność miała okazję obejrzeć spektakle kameralne w wykonaniu teatrów z Rzeszowa, Jarosławia, Brzozowa i Sanoka. Wydarzenie zorganizowała grupa nieformalna Teatr BWA pod patronatem Wspólnoty Samorządowej na Rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej w ramach programu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne. Dlaczego ja chcę widzieć nagło jeszcze i ciebie? Słuchaj, to nie chodzi już o tych, których ja widzę w nocy, to też, ale nie bardziej chodzi o tych, których ja codziennie spotykam na ulicy. O żywych. Tak, o żywych, słuchaj, o takich jak ja, ty i wszystkich innych. Ja ich zawsze widzę na nich. Rozumiesz? Wszystkich. Kobiety, mężczyźni, starcy, jeszcze ci kalecy, przecież to jest ohydne. Tylko spokojnie, z pierwszym monodramem mojego autorstwa. Jest na podstawie z tekstu pana Chojnickiego. Jest to spektakl napisany na 3 do 4 osób. Ja pokroiłem go, żeby stworzyć z tego taki, a nie inny scenariusz. Można go odbierać różnorako. Dla jednych będzie historią o chorobie psychicznej, dla innych spotkałem się będzie opisem różnych sposobów uwodzenia kobiety, dla innych po prostu rozprawą o zbrodniarzu wojennym, który uciekł i którego gnębi poczucie winy. A dla ciebie czym jest? Dla mnie czym jest? Wszystkim po kolei, z tego wszystkiego tak naprawdę. Opowieść o szaleństwie, na pewno jest opowieścią o szaleństwie człowieka, ale możemy to bardzo różnie do tego podchodzić. Rozigraną wbiega sforą, tłum różowy świn z maciorą i kaczuczą i maciczą i jak zażynane kwiczą. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że tutaj w Sanoku jest taka wspaniała impreza teatralna, kameralna, ale po prostu jest wspaniała. Atmosfera jest cudowna. Organizatorzy bardzo, bardzo, bardzo serdeczni i organizacja naprawdę świetna. Publiczność bardzo życzliwa, bardzo ciepła. Ja jestem po prostu oczarowana i miejscem, czyli tym budynkiem, tym pomieszczeniami tej BWA, ale też organizacją i organizatorami, i panem Sławkiem, i Damianem Kierkiem. No super, po prostu super, super i mam nadzieję, że będzie miało to kontynuację, bo myślę, że warto, że warto. A ja stanęłam sobie na środku tego podwórka. Zapaliłam papierosa, pociągnęłam łyk wody, popatrzyłam w gwiazdy. I tak stałam. Stałam tak, czekając nie wiadomo na co. To jest mój pierwszy monodram generalnie, nad którym pracuję już niespełna i występuję około 2 lat. Bo zaczęło się przed pandemią, a potem była przerwa taka standardowa, jak u wszystkich artystów. No i teraz wznowiliśmy realizację. A czym dla ciebie jest Teatr BWA w Sanoku? Czym dla mnie jest? Miejscem, dzięki któremu mogę się rozwijać. Miejscem, gdzie się świetnie bawię, gdzie przekraczam swoje granice. I miejscem, które daje mi wyzwania. Także jest to miejsce dla mnie osobistego rozwoju. No, praca wygląda sympatycznie, czasami mniej, czasami jest bardzo nerwowo, czasami mniej nerwowo. Nie, oczywiście żartuję, chociaż to prawda. Natomiast tak, co mamy w repertuarze? 3 monodramy w tej chwili, Becketa, Ajo, Małe Kina według Michała Witkowskiego, który prezentowaliśmy właśnie podczas Sobótek. I absolutną klasykę, czyli Antoni Czechow o szkodliwości palenia tytoniu, zagrany w kostiumie po Bożemu, czyli klasycznie. Natomiast pracujemy w tej chwili już w pełnym składzie nad Łysą śpiewaczką, aczkolwiek Jonesko by się zdziwił, bo mocno ją przerobiliśmy i pewnie jeszcze w trakcie prób będzie sporo zmian. No to tyle chyba, jeśli chodzi o najbliższe plany repertuarowe. Akilla, Akilla. Thank you.
Już!